Rozpoczął się gruntowny remont drogi powiatowej Wisnaje-Dwabne. Z pierwszym etapem prac zapoznał się wicemarszałek Marek Olbryś wraz ze starostą łomżyńskim Lechem Markiem Szabłowskim, burmistrzem Jedwabnego Adamem Niebrzydowskim, wójtem Wizny Mariuszem Soliwodą oraz samorządowcami powiatu i gmin. Rozpoczynamy gruntowny remont, inwestycje budowy drogi między miejscowością Wizna i Jedwabne. Droga powiatowa, ale bardzo zdegradowana i trzeba szybko wykonać ten generalny remont, dlatego że no nie da się dłużej po tej drodze jeździć. Według mojej oceny to najgorsza droga powiatowa w naszym powiecie łomżyńskim. To okres 40 lat, gdzie ta droga nie była wykonywana. To możecie Państwo sobie wyobrazić, w jakim stanie technicznym ledwo można ją przejechać. To również taki pilotażowy program województwa podlaskiego, gdzie proponujemy zarządom starostw, ale też i gminom udział i współfinansowaniu tych dróg powiatowych, które ze względu na ubogość budżetów powiatowych nie mogą sobie tego w całość finansowo złożyć i nasze wsparcie to 2 miliony 750 tysięcy złotych, reszta udziałowców, czyli powiat i dwie gminy po 33% płacą to, co zostało do wykonania, a montaż to blisko 12 milionów złotych. Inwestycja to jeden z pierwszych w kraju, a pierwszy w województwie przykład montażu finansowego z udziałem Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz samorządów aż trzech szczebli: województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego oraz gmin Jedwabne i Wizna. Jesteśmy na budowie drogi powiatowej relacji Wizna-Jedwabne. Niecałe 12 kilometrów drogi jest przebudowywane, remontowane przez firmę Trakt z Wysokiego Mazowieckiego, która to została wyłoniona w przetargu. Po raz pierwszy w historii powiatu inwestycja jest realizowana w systemie projektu i buduj, czyli firma miała za zadanie wykonać dokumentację techniczną, uzyskać stosowne zezwolenia i wybudować tąże drogę. Warte podkreślenia jest to, że inwestycja jest realizowana ze środków pochodzących z różnych źródeł. Prawie 50% to są środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych, 20% dotacja marszałka województwa podlaskiego i 10% gmina Jedwabne, 10% gmina Wizna i 10% powiat łomżyński. Na remont tej drogi mieszkańcy czekali blisko 40 lat. Wiekopomna chwila to jest, bo droga nieremontowana praktycznie od ponad 30 lat, gdzie już można było powiedzieć, że się nadaje do użytku, więc mamy tą wiekopomną chwilę, roboty ruszyły, no i czekamy jej końca. Gmina ponosi 1/3 solidarnie wkładu własnego, jeśli chodzi o jednostki samorządowe, mianowicie powiat, gminy i miasto Jedwabne, no i jest to 1/3. Na chwilę obecną mamy skosztoryzowane na 1 300 tysięcy. Remont tej drogi to nie tylko poprawa nawierzchni i poboczy, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Droga, którą mieszkańcy już zgłaszali od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o przebudowę, bo była w stanie bardzo katastrofalnym. Zagrażało to bezpieczeństwu uczestnikom ruchu. W końcu dzisiaj spotykamy się już, można powiedzieć, na takim już konkretnym odcinku, który przeznaczony został do pierwszego remontu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już pojedziemy nowo wyremontowaną drogę do Białegostoku. W tej chwili i w Wiźnie, ale też i w gminie Jedwabne sporo dróg przebudowujemy. Mamy w planach oczywiście też tutaj przy środkach Funduszu Dróg Samorządowych, ale też i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych bardzo wiele dróg do przebudowania. W tej chwili trwa budowa na trzech dróg w naszej gminie. W przyszłym roku to będzie aż 5 dróg, także bardzo się z tego cieszymy, że w końcu poprawi się bezpieczeństwo też mieszkańców naszej gminy, ale też i gości, którzy przejeżdżają przez naszą gminę. Ta droga, na której się tutaj znajdujemy, jest bardzo strategiczną drogą, bo jest to najkrótszy odcinek drogi z Kolna do Białegostoku, także jest bardzo duże natężenie ruchu, a po wybudowaniu pewnie to natężenie jeszcze się zwiększy. Zarządzający drogami powiatowymi poprosili użytkowników tej trasy o cierpliwość i wyrozumiałość. Przez najbliższych kilkanaście miesięcy czekają na drodze Wizna-Jedwabne utrudnienia, odcinki z ruchem wahadłowym, a zapewne także okresowe objazdy. Głównym zadaniem naszym jest wykonanie nowej konstrukcji drogi powiatowej, polegającej na tym, żeby wykonać główną konstrukcję, to znaczy tu jest przewarstwienie różnych rodzajów gliny i dlatego te materiały trzeba wzmocnić poprzez wykonanie stabilizacji, wykonanie konstrukcji z kruszywa łamanego i następnie nawierzchnie asfaltowe. Na pewno ruch wahadłowy będzie się odbywał prawdopodobnie aż do czerwca przyszłego roku.
W tym roku planujemy ruchy wychodowe do okresu, do końca października, tak żeby okres typowo już jesienny, zimowy, nie było żadnych utrudnień ze względu na pogodę, mgłę, krótki dzień. Zgodnie z kontraktem droga Wizna - Jedwabne ma być gotowa do listopada 2022 roku, ale samorządowcy spodziewają się, że już kilka miesięcy wcześniej wjadą na nią pojazdy. Nowa droga będzie miała 6 metrów szerokości, obecnie 5 i oczywiście pobocza. Powstaną chodniki w miejscowościach i wszelkie niezbędne obiekty inżynieryjne. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do stolicy regionu wraca Podlaska Oktawa Kultur. Festiwal rozpocznie się w czwartek 22 lipca i trwać będzie kolejnych kilka dni, aż do niedzielnego finału. Szanowni Państwo, niedługo Białystok będzie rozbrzmiewał pieśniami inspirowanymi twórczością ludową, ale też i będą występy zespołów bazujących na twórczości ludowej, ale przede wszystkim Kurpi Zielonych, na które serdecznie zapraszam, żeby przyjść obejrzeć, jak nasza młodzież tańczy i przedstawia inscenizację naszych zwyczajów i obyczajów. W tym roku będzie troszeczkę inna formuła Oktawy Kultur, będzie dużo zespołów folkowych. Niektóre po raz pierwszy przyjadą do Białegostoku i mam nadzieję, że mieszkańcy całego regionu przyjadą w te dni, żeby posłuchać tego, co będzie brzmiało i rozbrzmiewało w naszym mieście. I to jest bardzo dobre, bo bazując na naszej tradycji, na naszej tożsamości narodowej, będziemy pokazywali, jak można wejść w przyszłość z nowoczesnymi formami twórczości. Podlaska Oktawa Kultur jest największym i jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kulturalnym Podlaskiego Instytutu Kultury. Szanowni Państwo, upowszechnianie i zachowywanie, nazwijmy to szeroko, sztuki ludowej jest jednym z priorytetów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Stąd też wśród naszych działań mają Państwo zarówno projekt muzyczny Etnonurty, jak i Podlaski Festiwal Tkactwa, jak i muzyczno-teatralny projekt Wesele na Kurpiach, który będziemy realizowali w tym roku. Również projekt E-Baza Twórców Ludowych, liczne warsztaty czy działalność Ludowego Zespołu Reprezentacyjnego naszego województwa Kurpie Zielone. Ale niewątpliwie Podlaska Oktawa Kultur jest największym i najważniejszym wydarzeniem w roku artystycznym Podlaskiego Instytutu Kultury. Oktawa rozpocznie się wielką potańcówką w Street Food Młynowa przy ulicy Młynowej w Białymstoku. Każdego dnia mamy przynajmniej dwie gwiazdy podczas koncertów i rozpoczynamy troszkę inaczej niż zwykle, bo pierwszy dzień to jest dzień, który rozpoczynamy potańcówką. W nowej przestrzeni, na świeżym powietrzu, weszliśmy we współpracę ze Street Food Młynowa i w tej przestrzeni będziemy robili imprezę, właściwie koncert do tańca, bo podczas tego koncertu, w którym wezmą udział cztery zespoły, będą też prowadzone warsztaty tańca, także każdy mieszkaniec naszego miasta i regionu może przyjść i raz, że posłuchać muzyki, a dwa, że spróbować samemu zatańczyć do tej muzyki. Kolejne dni, czyli piątek, sobota i niedziela, to są dni już tradycyjnie na rynku. Będzie rozstawiona duża scena w tym samym miejscu co zawsze i każdego dnia od 18 do późnych godzin wieczornych będziemy Państwu proponowali te różne koncerty. Tegoroczna 13. edycja festiwalu to również inauguracja nowego znaku graficznego Podlaskiej Oktawy Kultur. My wykorzystaliśmy czas, kiedy nie mogliśmy się widzieć z odbiorcami naszych imprez na to, żeby przygotować się do odświeżenia także wizerunkowego Oktawy. Bardzo nam zależało na tym, żeby zaprosić do współpracy młodych twórców i tutaj przy współpracy ze studiem kreatywnym We Shoot People Paweł Dudko na bazie starego logo, a także logo związanego z Podlaskim Instytutem Kultury stworzyliśmy nowe obrędowanie festiwalu. Ciekawym elementem jest to, że multiplikacja tego logo pozwala na to, by tworzyć wrażenie zdobnictwa, haftu czy koronek. Myślę, że Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć to podczas naszych festiwalowych dni, kiedy w namiocie organizacyjnym
Pojawią się także gadżety promujące nasz festiwal. No i oczywiście na scenie, gdzie będzie nowa scenografia i cała zewnętrzna większa identyfikacja. Festiwal zostanie zorganizowany przy zachowaniu zaleceń sanitarnych rekomendowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce. To była wielka fiesta sportu, muzyki i z dozą ostrożności można powiedzieć, że słońca także. A mowa o pierwszym w historii województwa podlaskiego turnieju piłki ręcznej w odmianie plażowej. Na boiskach łomżyńskiej muszli koncertowej, które przygotowano przywożąc 700 ton piasku, od 2 do 4 lipca zmierzyło się 20 drużyn z całej Polski. Rozegrały one w sumie 57 meczów. Sponsorem wydarzenia był m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jak wrażenia, jak emocje? Jeszcze nie wiem. Naprawdę jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie zacznę cokolwiek odczuwać i zacznę cokolwiek myśleć dopiero, nie wiem, może za dzień, za dwa, jak już faktycznie będzie za nami. Organizacyjnie jesteście zadowoleni? Wszystko nam wyszło. Wiadomo, to jest pierwszy turniej, który w ogóle organizowaliśmy. Wiemy, co poszło fajnie, co ewentualnie mielibyśmy do poprawienia. Bazujemy na opiniach tutaj sędziów, zawodników. Mówili, że jest okej. No właśnie, jakie są te opinie? Bardzo chętnie chcieliby wrócić do Łomży. Mówią mi do zobaczenia za rok, czyli że faktycznie chcieliby tutaj wrócić i powiedzieli, że to no, jeden z lepszych turniejów, jaki po prostu do tej pory, na których byli. Czyli piłka ręczna plażowa zagości za rok w Łomży? Mam nadzieję, że tak. Moi partnerzy, współorganizatorzy, Fundacja Modern Sport no, też są pozytywnie nastawieni do tego i może nam się uda. Wiadomo, że ta impreza nie odbyłaby się bez wsparcia pana marszałka Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj pan marszałek Olbrycz bardzo nam pomógł. Tak samo prezydent miasta Łomży, pan Mariusz Szanowski i Rada Miasta. No i oczywiście no, sponsor główny całego festynu, który między innymi zawodnikom bardzo, bardzo się podobał. Obok turnieju właśnie piłki ręcznej plażowej było coś więcej, czyli coś dla kibiców, coś dla rodzin, dla dzieci. I tutaj właśnie głównym sponsorem tego było PGNiG. Trzeba im podziękować za to, bo faktycznie fajnie to wyszło. Pogoda dość zmienna, ale chyba nie pokrzyżowała planów, prawda? To są po prostu tak pogodni ludzie i tak twardzi i tak zapaleni w grze, że nawet we wczorajszej ulewie grali i było wszystko rewelacyjnie. Wiadomo, że inaczej się gra w pełnym słońcu, inaczej gra w deszczu, ale tak naprawdę piłka ręczna plażowa jest tak wspaniałym sportem, że każda pogoda jest dobra. Czyli z taką nadzieją, optymizmem mówimy do zobaczenia być może za rok. Mam nadzieję, że tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia i zapraszam przede wszystkim łomżyniaków, bo ci, co nie byli, niech żałują. Ci, co byli, widzieli, że było wszystko wspaniale i rewelacyjnie. Jeszcze do tych, co nie byli, mogą wszystko obejrzeć na mediach społecznościowych, w internecie. Z naszego turnieju jest masa wspaniałych zdjęć, masa wspaniałych reportaży, masa świetnych relacji, dlatego mogą sobie obejrzeć, zobaczyć, jak było. A kto wie, może jak będzie. Panie marszałku, pierwszy taki w historii turniej, w historii województwa, w historii miasta. Jak oglądało się te zmagania sportowe? No wspaniale, to szalenie dynamiczna gra, bardzo taka efektowna. Obroty, rzuty z powietrza, ładnie to się ogląda. I jestem szczęśliwy, że mogę pogratulować tym drużynom, które walczyły, bo to 20 drużyn z całego kraju. Za nami jest mecz finałowy już. I będziemy gratulować, będziemy składać życzenia, nagrody wręczać. I myślę, że to się zadomowi na Łomży na dobre, bo warto organizować takie imprezy, zwłaszcza, że mamy głównego sponsora, który jest sponsorem w ogóle piłki ręcznej w kraju, także szalenie interesujący sport. Natomiast no, to, co tylko nie wypaliło, to pogoda troszeczkę, bo to jest słoneczny turniej, można powiedzieć, no ale niestety deszcz zaczął padać. Chociaż zawodnicy i działacze mówią, że w deszczu też jest się bardzo dobrze gra i o to chodzi, żeby wygrać w maksymalnych warunkach, czy to będzie słońce, czy deszcz. Czyli piłka ręczna plażowa może liczyć na wsparcie samorządu województwa podlaskiego? Myślę, że tak, bo byłem dwa razy na meczu tutaj. W ciągu tych trzech dni było sporo, przewinęło się ludzi, także wiedzą, co to jest, bo to jest pewna nowość. Ponoć w 2028 roku będzie zaliczana do dyscyplin olimpijskich, także sama dobra przyszłość przed piłką plażową, ręczną. To
pierwszy raz, kiedy jesteście w Łomży. Pogoda co prawda na finał nie dopisała, ale emocje są niesamowite. No zdecydowanie. Piękne miasto Łomża nad Narwią, więc myślę, że dobre miejsce na tego typu turniej. Jak widać i sami zawodnicy, i obserwatorzy uśmiechnięci. Także jako PGNiG jesteśmy zadowoleni, że wydarzenie super wypaliło. I mam nadzieję, że PGNiG się będzie kojarzył nie tylko z takim dobrym dostawcą gazu, ale również dostawcą dobrych sportowych emocji. Czy to oznacza, że zawitacie także za rok? Trudno mi to oczywiście ocenić, ale osobiście jestem bardzo zadowolony z tego wydarzenia. Panowie, ogromne gratulacje. Piotrków Trybunalski rządzi. No, tak się złożyło, że wygraliśmy w Warszawie, udało się też tutaj wygrać w Łomży i mamy nadzieję, że utrzymamy tą formę do końca sezonu. Ostatnie minuty w dość deszczowej aurze, jak się grało? Nieprzyjemnie i mokro. Nie, no ciężko jest w takich warunkach opanować piłkę i to było widać, że trochę widowisko na tym utraciło, bo gdzieś ta piłka latała w swoją stronę, ale myślę, że mecz był po obu stronach przeciwników i nasz na dobrym poziomie sportowym. A jak grało się w Łomży po raz pierwszy? Fajnie, nam przyjemnie, fajnie zorganizowany turniej, fajne miejsce. Na pewno wrócimy jeszcze tutaj. A sama piłka ręczna, jak wy, jak długo gracie, jak wy ją oceniacie, prawda? Jest to sport bardzo rozwojowy i dość widowiskowy, jak mogliśmy poobserwować. No to jest nasz, w takim składzie myślę, 12 sezon. Cały czas dyscyplina się rozwija, tak jak widać, mamy dużo sponsorów. Dużo ludzi przychodzi oglądać, są transmisje na żywo. Jest to dyscyplina, która walczy o miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, więc na pewno jest na to coraz większe finansowanie i też, że tak powiem, wsparcie władz związku, władz PGNiG i Superligi, żeby ta dyscyplina cały czas się rozwijała. Dziewczyny, jak się czują zwycięzczynie? Rewelacyjnie, jak na zwycięzców przystało. Trudno było? No Iwona, trudno było, może ty powiesz. Zawsze jest trudno w finale. No są zawsze dodatkowe emocje, czasami drżą ręce, ale jak widać było, doskonale się bawiłyśmy. A jak bawiłyście się w Łomży? Jak grało się w Łomży? Rewelacyjne miejsce. Mamy nadzieję, że Summer Superliga zagości tutaj na dłużej. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Dziękujemy. Panie prezydencie, miasto Łomża chyba powinno być dumne. Takie niesamowite emocje sportowe przez dwa dni, prawda? Zgadza się. Turniej w piłce ręcznej plażowej ma swoją renomę, tak? Uczestniczyły tutaj najlepsze drużyny kobiece oraz męskie i one mogły zdobyć punkty do klasyfikacji europejskiej. Dlatego też cieszę się, że taki turniej mógł odbyć się w naszym mieście. No i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy ponownie mogli tu się spotkać i oglądać mecze piłki ręcznej. Łomża stanie się ponownie stolicą piłki ręcznej w województwie podlaskim? Przez ostatnie 2-3 dni tak było i miejmy nadzieję, że tak również będzie w przyszłym roku. Rozpoczyna się nabór na misję do Dubaju. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji gospodarczej. Odbędzie się ona w dniach 18-22 października 2021 roku w Dubaju podczas wystawy światowej Expo 2020. Rekrutacja na udział w misji gospodarczej oraz podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju rozpoczęła się w piątek 2 lipca 2021 roku i potrwa do 16 lipca 2021 roku do godziny 15:30. Decyduje data wpływu zgłoszenia. Na zainteresowane firmy czekają 4 miejsca. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 roku. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie investinpodlaskie.pl.